mamy jedną z takich chwil, które zapadają na stałe w naszej świadomości. Dlatego, proszę Państwa, właśnie dzisiaj zaprosiliśmy tych gości, którzy są dla nas najbliżsi, którzy są z nami na co dzień, którzy są z nami w chwilach i przyjemnych, i w chwilach smutku, i w chwilach zastanowienia. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy przybyli dzisiaj na naszą uroczystość. 20 lat to wiele i niewiele, ale to już okazja do wspomnień. Wielu z nas pamięta te chwile i mówi, że właściwie to dopiero obchodziliśmy dziesięciolecie. 20 lat w życiu człowieka to dużo, natomiast w życiu szkoły to tylko chwila. Szanowni Państwo, 20 lat temu Sienkiewicz objął w posiadanie naszą szkołę. Mamy nadzieję, że jego duch promieniuje w całym naszym życiu. Wierzymy również, że z jego dzieł spływać na nas będzie wielka otucha, która tchnie z kart jego książek, a każdy członek naszej społeczności szkolnej będzie wierny wielkim dążeniom. Dążeniom, których pisarz jest wspaniałym wcieleniem. Słyszałyście na czwarty, wiedzieliście na Zbyszka z Bogdańca, Pola Boga, a za cóż to? Posłuch krzyżackich obraził, nawet na jej zarzucił białą łączkę i będzie mój. Dlaczego? Ja to uczynię. Dla mnie on to pamięć czupie chciał rozdać. Biorę urlop. Muszę się tylko rozwój jubileusz. Jubileusz? Jaki jubileusz? Gdzie ten jubileusz? Trzeba rozpalić ognisko i zbudować zarybę. Mrok już niedługo zapadnie. Kali, kali! Panie wielki, mzimu, mzimu spać z nieba. To nie mzimu, to latarnie. Latarniec? To przecież miał być twój pomysł. Z bohaterami się zmieni czas spotkania. Nel, Kazi, zbierajcie się. Jedziemy do Słowacinka. Do co? Do Słowacinka. Do Polski. Posłamy Dubina. Lat minęło jak z bicza strzelił. Tak, panie redaktorze, 20 minęło jak z bicza strzelił, chociaż ja w tej szkole pełnię funkcję dyrektora i pracuję 14 lat. Także zastałam już Henryka Sienkiewicza na miejscu. Jakim jest Henryk Sienkiewicz w Słowacinku? Czy to był dobry wybór? Jak szkoła stara się uhonorować swojego wieszcza? No i jak wygląda dzisiejszy dzień? Myślę, że lepszego wyboru być nie mogło. Jesteśmy bardzo zadowoleni akurat z takiego patrona. Co roku świętujemy jego urodziny, także pamiętamy o naszym patronie. Co roku staramy się zorganizować ten wyjątkowy dzień w szczególny sposób. Fantastyczna część artystyczna. Świetna, gratuluję pomysłu i scenariusza wykonania dzieciaki. No właśnie, jak wygląda na co dzień życie w szkole w Słowacinku Starym? Ile jest klas? Jak się tu czujecie? Jakie macie wyposażenie?
Jaka to jest szkoła dla Słowacinka? No cóż, muszę powiedzieć, że tak jak na dzisiaj mamy 3 oddziały przedszkolne i te oddziały będą w roku 17-18 jeszcze większe, będą miały jeszcze większą ilość dzieci. Mamy 7 klas, ponieważ mamy drugą klasę podwójną, więc liczba uczniów wynosi około 180 osób. Stale się powiększa. Warunki, tak jak widać, mamy bardzo dobre. Coraz z każdego roku praktycznie staramy się o nowe wyposażenie. Muszę tutaj podziękować oczywiście naszemu organowi prowadzącemu, bo to dzięki nim szkoła wygląda tak, jak wygląda. A my staramy się wykorzystywać to, co mamy, dbamy o to, co mamy. No i jak zawsze prosimy o więcej, a my jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, w Słowacinku, gdyż publiczna szkoła podstawowa w Słowacinku Starym przeżywa taki niezwykły jubileusz. Jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Jak widzimy, uroczystość ta zgromadziła wielu dostojnych gości, całą szkołę, młodzież, dzieci. Jest to tym bardziej moment podniosły, że akurat trafiliśmy w tak zwane święto dzieci, czyli Dzień Dziecka. Prezentem, jaki otrzymuje nasza dzisiejsza jubilatka, to mądrzy, inteligentni, dziś już często dorośli ludzie. Słowacinek Stary, szkoła, która 20 lat temu uzyskała imię Henryka Sienkiewicza, dzisiaj obchodzi urodziny właśnie tego nadania. No właśnie, trudno było wybrać to imię dla szkoły. W ogóle czy trudno jest taką czynność, taką rzecz dokonać, taką inicjatywę? Wydawałoby się z pozoru, że rzeczą bardzo łatwo wybrać patrona szkoły, danej szkoły. Nic bardziej błędnego. To jest naprawdę duże przedsięwzięcie, zaangażowanych mnóstwo ludzi, począwszy od rady pedagogicznych, po uczniów, zaczyna się rzecz w szkole. Rozpisany konkurs na danego patrona, jak wybieramy patrona, prawda, potem gmina. Dlaczego jest taka trudność? Otóż ma szkoła mieć patrona, który jest jednocześnie wzorcem dla młodzieży, jest autorytetem i wzorcem do naśladowania. 20 lat temu postanowiono, że w Słowacinku Starym patronem będzie Henryk Sienkiewicz. Dzisiaj jesteśmy na jubileuszu. 20 lat temu były wielkie emocje, a dzisiaj, jak zauważamy, wcale nie mniejsze. Dzisiaj także jest podniosła uroczystość. Zresztą zbiegła się z Dniem Dziecka. To jest takie podkreślenie tych dwóch uroczystości, gdzie Henryk Sienkiewicz, Dzień Dziecka, młodzież, zadowolenia, a zarazem właśnie wychowanie, tak jak Sienkiewicz kazał, w duchu patriotyzmu, wybaczania, tolerancji. I myślę, że dzisiejsza uroczystość z jednej strony jest podsumowaniem dotychczasowej działalności. Minęło się tu kilka pokoleń i nauczycieli, i wychowawców, i absolwentów tej szkoły. Dlatego też warto wspomnieć, jak było dalej, ale trzeba też myśleć o przyszłości. Jaka to dla mnie radość, móc spotkać się z Wami,
Dziękuję za zaproszenie, a walkę bardzo chętnie obejrzę. Darzy księżniczkę jakimś cennym darem, zgodnie ze swymi możliwościami i chęciami. Jeżeli ktoś posiada bogactwa, złoto, pieniądze, a nie rozdziela ich między ludzi, tym budzi zazdrość i wszyscy go nienawidzą. Kto zaś bogactwa rozdzieli, tym pustka zostanie w skrzyni, w sakiewce. Chciałem nareszcie, panie dyrektor, podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości. Podziękować artystom z tej szkoły, którzy tak dokładnie przypominają nam bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza. To pani wpadła na pomysł, żeby szkoła otrzymała imię w końcu? No nie dosłownie ja, dlatego że to była praca wspólna uczniów, rodziców, całej rady pedagogicznej. Najpierw była dyskusja, praca, konkursy, zapoznawanie się z życiorysem, z twórczością Henryka Sienkiewicza. Następnie podjęliśmy uchwałę rady pedagogicznej. I no już rozpoczęliśmy taką konkretną pracę. Trzeba było wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy o zatwierdzenie naszej uchwały, o przyjęcie uchwały w sprawie sztandaru. No i tak to się potoczyło. Potem praca przygotowawcza do uroczystości. Byli poważni kontrkandydaci? Pamiętam oczywiście, ale no jakoś tak, nie wiem, pierwszy i ostatni pomysł to był Henryk Sienkiewicz. Okay. Czego życzyć na kolejne 20 lat? No i coraz większych efektów w pracy zawodowej, coraz większych efektów w pracy dzieci i do wszystkiego dobrego, by się szkoła rozwijała jak najlepiej.